Witam serdecznie i jako korepetytor z przedmiotów ilościowych ekonomicznych zapraszam Was do obejrzenia kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów chciałam Wam omówić model Gordona Shapiro, ale od elementu ustalenia kosztu kapitału własnego. Na innych pozostałych moich filmach możecie obejrzeć sposób wyceny takiej akcji jako przykładu kapitału własnego na podstawie tego modelu Gordona Shapiro, a na tym filmie konkretnie chcę ustalić, tak przekształcić ten wzór, żeby ustalić koszt kapitału własnego, bo on jest w tym momencie tutaj, w tym zadaniu wymagany. Jeżeli w treści przykładowego zadania jest podane, że aktualna cena akcji to 22 zł, aktualna cena dywidendy, czy może nie cena dywidendy, ale po prostu wartość tej dywidendy to 2,2 zł, a dywidenda wypłacana przed rokiem to było 2 zł i mamy obliczyć koszt kapitału własnego, najlepiej zacząć od wypisania z treści zadania, jaka była aktualna cena, jaka była bieżąca dywidenda, ta jakby w cudzysłowie przyszła, poprzednia to były 2 zł. No i teraz to jest zadanie takie z haczykiem, bo niby jest bieżąca, poprzednia, ale do zadania, jeżeli zapoznamy się z listą posiadanych przez siebie wzorów i zobaczymy model Gordon Shapiro, czy tak, Gordona Shapiro, to tam jest potrzebna albo dywidenda poprzednia, albo bieżąca, ale również wśród elementów będzie potrzebne średnie tempo wzrostu dywidendy. A więc trzeba skorzystać z tego wzoru i wyciągnąć, jakie było średnie tempo wzrostu dywidendy. Czyli dywidenda przyszła to dywidenda poprzednia, ale przemnożona przez 1 plus średnie tempo wzrostu dywidendy. A więc jeżeli podstawimy, dywidenda przyszła wnosiła 2,2 zł, 2 zł była dywidenda poprzednia, to jeżeli teraz te 2 złote podzielę obustronnie, to mam 1,1 równa się 1 plus g. A więc z tego musiało ewidentnie wynikać, że g wynosi 0,1. Jest to element jakby dodatkowy przed podstawieniem do głównego wzoru. A więc wchodzimy w temat kosztu kapitału własnego. Kosztem kapitału własnego to jest m.in. koszt akcji. A więc bazując na wzorze modelu Gordona Shapiro, to jest ten sam wzór, można go tak przekształcić, żeby mieć wzór na cenę w tym modelu Gordona Shapiro, ale u nas nie wiadomo jest w tym momencie koszt kapitału własnego. Jest tutaj on wymieniony. A więc w tym momencie wypisujemy, co wiemy. Wiemy z treści zadania, że cena jako wartość rynkowa akcji to były 22 zł. Poprzednia dywidenda to były 2 zł. Kolejna, która była wypłacona w roku kolejnym, to jest 2,2 zł, a więc zakładana stopa wzrostu dywidendy musi wynosić 10%. Jeżeli my chcemy ustalić, jaki jest koszt kapitału własnego, musimy podstawić szczerze powiem, do dowolnego wzoru, ale takiego, który uwzględnia wszystkie dane podane z treści zadania. A więc rozwiązaniem jest podstawienie do wzoru na model Gordona Shapiro. A więc gdy podstawimy tą dywidendę przyszłą, która wynosiła 2,2, albo podstawimy 2 złote przemnożone przez 1 plus 0,1, wyjdzie oczywiście tutaj 2,2, podzielimy przez cenę rynkową 22 i dodamy tą tutaj u nas podaną stałą stopę wzrostu dywidendy, czyli 0,1, wychodzi 0,2. A więc możemy tutaj krótko, sprawnie zinterpretować, że koszt kapitału własnego to 20%. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
To zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.